Sława bracia i siostry. Witam na moim kanale. OPPT i z czym to się je? Kolejna część. Prawo handlowe. Zakończyliśmy ostatni odcinek na lekarstwie. Czyli w jaki sposób można się zabezpieczyć. Czyli oświadczenie finansowe UCC1. Zanim przejdę do tematu, serdeczne podziękowania wszystkim za wasze wsparcie, za to, że jesteście, za to, że chcecie oglądać mój kanał, że komentujecie. Dziękuję za subskrypcje wasze, za wasze komentarze, bardzo budujące. Przypominam, że mój kanał jest czysto kanałem edukacyjnym. Znaczy się to, co mówię, te informacje, w które wierzę, że działają, że funkcjonują, że są prawdziwe. I uważam, że warto się tym podzielić z innymi. Zachęcam do weryfikowania tych materiałów, tych tematów, do poszerzania wiedzy, gdyż tylko znajomość, moim zdaniem, tych tematów pozwala nam poruszać się w tym systemie i z tym systemem w jakiś sposób sensowny wchodzić w interakcję. OPPT, z czym to się je? Oświadczenie finansowe. Dzisiaj krótko na ten temat. Legalną, taką naprawdę legalną metodą ustalenia suwerenności i wolności jest zastosowanie oświadczenia finansowego UCC1 i poprzez prawidłowy i legalny wpis i wykorzystanie tego instrumentu stajemy się posiadaczem we właściwym czasie maski prawnej, czyli osoby strawmana, osoby sztucznej, słupa, który został stworzony. Usuwając się w ten sposób z obecnego statusu prawnego jako komercyjnej nieruchomości, ruchomel. W niektórych krajach lub niektóre stany mają własne wersje oświadczenia finansowego UCC1 i akceptują tylko tę wersję, żadnej innej. Powinniśmy go uzyskać od własnego urzędnika stanowego lub lokalnego hrabstwa. W naszym wypadku tutaj jako Polacy jest to Washington lub Nowy Jork. Wielu stanowych i lokalnych urzędników odpowiedzialnych za UCC przyjęło teraz krajowe oświadczenie finansowe, formularz UCC1, opracowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Administratorów Korporacyjnych, w skrócie IACA, jako zamiennik różnych formularzy UCC1 dla tekstu oświadczenie finansowe UCC1. Koszt złożenia takiego oświadczenia, w zależności czy robimy to w Washington DC, czyli przez Washington, czy przez Nowy Jork, waha się między 20 a 23 dolary. Plus dolar za każdą dodatkową stronę. UCC1 to jest tak zwana umowa bezpieczeństwa dotycząca nieruchomości, która jest rejestrowana w celu ochrony inwestycji pożyczkodawcy lub strony zabezpieczonej. Podstawowe wymagania to nazwa zabezpieczonej strony, nazwa dłużnika, podpis dłużnika, adres zabezpieczonej strony, adres pocztowy dłużnika, oświadczenie wskazujące rodzaje lub opisujące pozycję zabezpieczenia. Uwagi, teraz taka ogólna uwaga,
że należy wpisać wykonalny UCC1. Wiele stanów może odrzucić odręczne formularze. My w naszej pozycji tutaj możemy to zrobić online. Jest taka możliwość. Musisz podać dwa oryginały. Jeśli oczekujesz, że państwo zwróci ci certyfikowany i zarejestrowany oryginał zgodny z oryginałem. Kopie są niedopuszczalnym dowodem. Jeśli musisz dochodzić swoich suwerennych praw do systemu po złożeniu tego dokumentu. Wszelkie wielokrotne adresy dłużnika powinny być uwzględnione jako dodatkowe lokalizacje w dostarczonych miejscach. Za każdy adres zostanie naliczona oczywiście dodatkowa opłata. Jest to przydatne, gdy mieszkałeś w więcej niż jednym państwie w ciągu ostatnich 5 lat. Upewnij się, że złożyłeś oświadczenie finansowe UCC1 w państwie, w którym wydano twój akt urodzenia, a także w państwie, w którym się teraz znajdujesz. Chociaż nie jest to wymagane, zalecamy dołączenie kopii aktu urodzenia z imieniem i nazwiskiem, zapisanym wszystkimi wielkimi literami. Pamiętaj również, że większość stanów wymaga odnowienia lub ponownego złożenia UCC1 co 5 lat. Upewnij się, że jest zawsze odnowiony i legalnie aktualny. Opłaty za wpis różnią się w zależności od stanu. W przypadku małżeństwa zalecanym jest również, aby zarówno mąż, jak i żona złożyli oświadczenie finansowe w państwie, w którym byli małżeństwem. Żona powinna pokazać zarówno swoje małżeńskie, jak i panieńskie nazwiska jako dwóch oddzielnych dłużników na tym samym oświadczeniu finansowym. Jej panieńskie nazwisko odzwierciedla akt urodzenia persona, podczas gdy jej nazwisko małżeńskie, dosłownie dodatkowe imię, odzwierciedla jej akt małżeństwa jako persona. W pozycji C tutaj chcemy, aby państwo wysłało nasz drugi certyfikowany plik i oznaczony oryginałem. Używaj właściwego języka angielskiego z dużymi i małymi literami, jak pokazano. Jeśli nie masz już własnego adresu handlowego i znajdujesz się w ogólnej dostawie, skorzystaj z pola handlowego lub adresu znajomego. Przed adresem ulicy upewnij się, że umieściłeś CO, czyli CO, co oznacza, że ten adres handlowy nie jest twój. Zawsze umieszczaj federalny kod pocztowy w nawiasach, jak pokazano. Reguły gramatyki angielskiej stwierdzają, że wszystko napisano w nawiasach nic nie znaczy. Jak wypowiedziałem w tej chwili, jak pokazano, dlatego że mam to jako skrypt, także do odczytania, więc proszę wybaczyć mi niektóre przejęzyczenia. Reguły gramatyki angielskiej stwierdzają, że wszystko, co zostało napisane w nawiasach, nic nie znaczy, ale to są reguły na całym świecie takie same. W pozycji pierwszej to jest informacja dla dłużnika, twoja persona lub słomkowy człowiek musi być każda litera duża. Musi być to napisane kapitalikami, ponieważ legalnie oznacza to sztuczny byt lub maskę lub słup pod jego adresem handlowym. Nie zapominajmy, aby podać numer konta ubezpieczenia społecznego, w naszym wypadku PESEL, numer i datę urodzenia. Jeśli określony formularz państwowy nie zapewnia miejsca dla DOB, czyli daty urodzenia, wprowadźmy go w innym miejscu, na przykład w opisie zabezpieczenia. Uwaga, niektóre stany odrzuciłyby formularz UCC1, stwierdzając, że zarówno dłużnik, jak i partia zabezpieczona nie mogą być takie same. Oczywiście urzędnicy nie znają gramatyki angielskiej. Jeśli tak się stanie, umieść skapitalizowany środkowy inicjał z określonym po nim takim jak John Joy Smith w obszarze informacji dłużnika lub Jan S. Kowalski. W pozycji trzeciej dotyczy to informacji o podmiotach zabezpieczonych, rzeczywisty ty.
Pamiętaj, że używaj wielkich i małych liter, aby odznaczyć swoje chrześcijańskie, nazwę to imię, zgodnie z regułami gramatyki angielskiej. Rzeczywisty ty nie ma komercyjnego adresu. Pokaż swoją lokalizację jako dostawa ogólna na lokalnym urzędzie pocztowym. Poczta to nie to samo co kraj. Usługa pocztowa. Nigdy nie używaj dwuliterowego skapitalizowanego federalnego oznaczenia dla swojego państwa. Przed wprowadzeniem kodu pocztowego w latach 1960 państwa były skracane trzema lub więcej literami, takimi jak FLA, TEX, MIGCON, bla bla. Jeśli nie pamiętasz, zapytaj rodziców lub dziadków. Ponownie w nawiasach umieść swój federalny kod regionu terytorialnego, czyli kod pocztowy. Pozycja czwarta. Wypełnij to jak pokazano lub bardzo podobnym sformułowaniem, jeśli twój formularz państwowy nie przewiduje osobnego wpisu. DOB, umieść tutaj również DOB. Ja nagram jeden z filmików, jak się wypełnia w najbliższym czasie, jak mi czas pozwoli, jak wypełnia się właśnie formularz UCC1. Tylko dłużnik twój, persona, twój słomiany człowiek, jest zobowiązany do podpisania. Użyj wszystkich wielkich liter dla tego podpisu. Możesz podpisać go atramentem wszystkimi literami lub po prostu wpisać persona z wszystkimi literami wielkimi, takimi jak na przykład Kowalski Jan Józef lub Jan Józef Kowalski. Jak to zrobiłeś w punkcie pierwszym, upewnij się, że zaznaczyłeś po podpisie dektor, aby było bardzo jasne, która strona, deptor, przepraszam, aby było bardzo jasne, która strona podpisała lub umieściła pieczęć na instrumencie. Dowiedz się z obecnego stanu i państwa urodzenia, ile wynosi opłata za złożenie i rejestrację. Wyślij przekaz pieniężny z dwoma oryginałami na podpisany adres lub bla bla. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o złożenie UCC1 przez internet, czyli online, koszt jest 20 euro w Nowym Jorku, 23 euro w Waszyngtonie. I zalecałbym użyć e-maila Gmail, dlatego że na inne e-maile nie dostaniecie oryginalnego pokwitowania żadnego, a na Gmail wysyłany jest odpis i kwitek za zapłacenie. Warto sobie zamówić to także pocztą, aby zostało przysłane. Kosztuje to 15 dolarów dodatkowo, mniej więcej. Najpotężniejszym kontraktem na świecie jest oświadczenie finansowe UCC1. To najwyższa współczesna podstawa prawa handlu. Jest to kulminacja i zakończenie wielowiekowego procesu rafinacji w ramach prawa handlowego. Ponieważ całe prawo jest umową, to oświadczenie jest świecą gwiazdy komercyjnego legalizmu. Wszystko, czym jesteś, wszystko, co robisz i wszystko, co myślisz, jest kontrolowane przez to legalne oświadczenie. Po cichu przenika do twojego ziemskiego życia, aby kontrolować każdy aspekt twojego bytu. Uczynił cię sługą i niewolnikiem posiadacza we właściwym czasie i przebiegu twojego życia. Kontroluje cię i pozbawia cię twojej nieodłącznej suwerenności. Pozbawił twoją wolność. To twoja umowa o pełnej służebności wobec wielkich magów brokerskich. Oświadczenie finansowe będące obecnie w posiadaniu prawdziwej partii interesów i posiadacza przeciwko twojemu ziemskiemu życiu, przeszłości i przyszłości pracy, a cała twoja własność i towary są absolutnie legalne i wiążące. Instrumentem bezpieczeństwa tej domniemanej umowy jest twój akt urodzenia. Bankierzy wielkich brokerskich magów mają obecnie tytuł do ciebie, do twojej persony i wszystkim czym jesteś. Jesteś zabezpieczeniem długu posiadanego na podstawie aktu urodzenia.
Umowa ta została jednak zawarta w drodze bezprawnego i niezgodnego z prawem domniemania. Jest to umowa dorozumiana. Brak obalenia, obalenia zakwestionowania lub roszczenia wzajemnego przeciwko temu domniemaniu jest powodem, dla którego masz obecny status prawny komercyjnej nieruchomości ruchomej. Bankierzy podbili i zniewolili świat tylko z powodu ignorancji, apatii i prawnego niewykonania zobowiązania przez każdą osobę, którą trzymają w służbie. Ty jesteś tylko prawdziwa istota na ziemi z prawem boskim. Wiedza, moc lub obowiązek mówienia za siebie. Nikt inny nie może dochodzić twoich praw. Żaden prawnik, adwokat, agent ani przedstawiciel nie mogą wykupić twoich praw za ciebie. Jeśli nie dochodzisz swoich praw, prawnie się związałeś i zgodziłeś się być niewolnikiem z zastrzeżeniem życzeń i kaprysów swoich mistrzów zadań. Stało się to po prostu z powodu braku zakwestionowania ich domniemania, niezależnie od tego, jak niezgodne z prawem lub niemoralne może ono być. Państwo, sztuczny podmiot rządowy, może i będzie nadal działać przeciwko twojemu słomianemu człowiekowi lub persona, tylko jeśli nadal będą posiadać tytuł z powodu tego, że nie udało ci się go wymienić lub wykupić. Brak wykupu lub ponownego odzyskania tytułu jest prawną zgodą i zgodą na domniemanie, że państwo jest de facto właścicielem i posiadaczem tytułu do Strowmana. De facto oznacza w rzeczywistości faktyczny, przeciwny, de jure, na prawo, prawomocny. Na prawie, prawomocny. Nie zapominajmy o tym swoim persona. Nasza prawdziwa fizyczna istota jest zjednoczona i związana z tą samą dorozumianą umową i domniemaniem. Każdy podmiot należący do suwerena nie ma prawa do dochodzenia swoich praw. System ma prawne umowne prawo do traktowania cię w dowolny sposób, niezależnie od tego, jak niemoralne lub niesprawiedliwe to jest. Kiedy składasz oświadczenie finansowe UCC1 przeciwko swojemu strawmanowi, całkowicie odrzuca ono przetwarza wszystkie domniemania, roszczenia wobec ciebie jako persona przez kogokolwiek innego niż ciebie samego. Jednocześnie samo twoje obalenie oświadczenia staje się nie do obalenia. Rozumowanie prawne i prawo za tym jest proste. Wszelkie przyszłe roszczenia do umowy prawnej między tobą a napastnikami przeciwko twojej suwerenności są niemożliwe, ponieważ nigdy nie było bona fide umowa w pierwszej kolejności. Wynika to z faktu, że nie zawarto wzajemnego porozumienia z pełnym ujawnieniem, spotkaniem umysłów lub dobrą wiarą. Jesteś zarówno prawnie, jak i zgodnie z prawem posiadaczem we właściwym czasie swojej suwerenności. Cokolwiek zdecydujesz się zrobić lub nie, zawsze uważa się za twój wybór. Jeśli nie odeprzesz ich dorozumianej umowy, która poddaje cię ich systemowi, mają po swojej stronie prawną regułę domniemania, która mówi, że zdecydowałeś się działać tak, jak ty, mając pełną wiedzę na temat prawa. Dokładnie te same zasady prawne, które działały przeciwko tobie, mogą działać dla ciebie, ale tylko wtedy, gdy obalisz ich domniemanie i odzyskasz swój suwerenny status. Zgodnie z prawem jesteś albo pełnoprawnym dłużnikiem, albo czysto suwerennym wierzycielem. Nie ma takiego statusu jak półdłużnik lub półwierzyciel. Wszelkie działania, inne niż zniesienie domniemania własności, pozostawiają cię w tym samym statusie prawnym pracownika lub i dłużnika. Jedyną dostępną metodą prawną w celu odparcia i obalenia bankierów domniemanego roszczenia wobec ciebie
polega na złożeniu i zarejestrowaniu w Twojej rzeczywistej, fizycznej, biologicznej, suwerennej zdolności oświadczenia finansowego w biurze każdego sekretarza stanu, który zgłasza roszczenie i tytuł do maski. Składając ten dokument roszczenia, zabezpieczasz również wszystkie inne dokumenty rządowe w swoim oświadczeniu finansowym. Tylko suweren posiada suwerenny i alodialny tytuł swojej własności i dóbr. Jeśli odzyskasz własność, ani bankierzy, ani nikt inny w legalnym życiu nie może udoskonalić ani zakończyć roszczenia przeciwko Tobie. Mogą próbować, ale kiedy już dowiedzą się o Twoim udoskonalonym oświadczeniu finansowym, nie mogą kontynuować, ponieważ nie mają już prawa jako suwerennego nad prawdziwym Tobą lub Twoim słomianym człowiekiem. Światowi bankierzy mocy osiągnęli obecną własność współczesnego świata po ponownym udoskonaleniu prawa kupieckiego przez tysiące lat. W swojej ziemskiej mądrości uczynili wszystko, co zrobili legalnym, zgodnie z prawami człowieka. Jednak życie dyktuje, że wszystkie rzeczy mają dwie strony, w tym prawa, zasady, procesy, kodeksy i przepisy. Jeśli jakiekolwiek prawo jest używane w jakikolwiek sposób, na przykład przeciwko Tobie domyślnie, może być również używany w odwrotny sposób, na przykład przez prawidłowe ich użycie. Ponadczasowa i uniwersalna maksyma prawa, lex semper debit remedium, prawo zawsze daje lekarstwo. Legalni handlowcy muszą zostawić zawsze wyjście, tylne drzwi do ucieczki. Jeśli tego nie zrobią, ich legalność i władza prawna stają się fikcją, a to niszczy ich rzekome prawo. Żaden władca nie może rządzić bez większości zgody ludu. Władza zawsze ma i zawsze będzie przebywać w ludzie i z nim. Ludzie stają się zobowiązani do służebności tylko dlatego, że postanowili oddać swoją moc, a nie ją zachować. Taka jest śmierć każdego kraju, każdego narodu. Jeśli wystarczająca liczba ludzi w jakimkolwiek kraju dowie się o prawdzie i odzyska władzę, żaden tyran ani rząd nie będzie w stanie utrzymać suwerennej pozycji. Po złożeniu oświadczenia finansowego ustanawiającego rzeczywistą i suwerenną osobę jako zabezpieczoną stronę, będziesz mieć wyłączne roszczenie do persona lub słomianego człowieka. To stawia Cię na szczycie listy wierzycieli, numer jeden, numero uno, nad rządami i ich systemem. Masz własność persona i nikt nie może dołączyć roszczenia do żadnego z Was. To czyni Cię legalnym władcą, legalnym, wolnym człowiekiem i odpornym na wszelkie roszczenia. Nie powinniśmy mieć wiedzy ani zrozumienia na temat otwartych tylnych drzwi środka prawnego. Przed 1862 rokiem Amerykanie byli osobiście odpowiedzialni za swoje działania w sądach powszechnych na podstawie oryginalnego prawa zwyczajowego Anglii. Obecnie persony są prawnie własnością rządu i stały się stronami odpowiedzialnymi zgodnie z uprzednim osądem i egzekwowaniem ich przez prywatny system prawny i jego zasady. Byli suwerenni Amerykanie są teraz osobiście odpowiedzialni, ponieważ dołączają do nich dorozumiane umowy z ich słomianymi mężczyznami. Dotyczy to oczywiście globalnie wszystkich krajów i globalnie wszystkich ludzi. Rzekome sądy sądzące dziś są dziś tworzone wyłącznie w celu zajmowania się sztucznymi podmiotami, takimi jak Twoja persona lub korporacja. Władca prawdziwy, Ty, dobry i prawowity człowiek, nie ma miejsca we współczesnym sądzie handlowym i nie może być prawnie przyjęty. Ich komercyjne miejsce prawne nie jest miejscem suwerennym. Każdy, kto zamierza śledzić materiały przedstawione w tym raporcie z projektu, musi to zrobić tylko po dokładnym zrozumieniu tego, co zostało przedstawione i jak działa ich system. Musisz zdobyć wiedzę,
wykraczającą poza to, co tu napisaliśmy, co tu powiedziałem. Nasz raport jest jedynie zarysem, czyli to wszystko, co mówię. Poświęć czas na studiowanie jednolitego kodeksu handlowego, dopóki nie zrozumiesz, jak to działa. Sugeruję bardzo mocno, abyście zaczęli czytać od przodu do tyłu, od A do Z, dobrego słownika prawnego. Pomyślcie o tym, jak o lekcjach języka, abyście mogli rozpoznać i zrozumieć i mówić także w języku prawnym, legalese. Podsumowując, wracam do pierwszego, można to tak nazwać, akapitu, do wprowadzenia. Ale Bóg wybrał głupie rzeczy świata, aby pomieszały mądrych, a Bóg wybrał słabe rzeczy świata, aby pomieszały rzeczy potężne. Zgodnie z pierwszym listem Koryntian 2:27. Bez mądrości Bożej nigdy nie będziesz w stanie uchwycić szerokości i wysokości tego, co się wydarzyło. Człowiek w swojej ziemskiej mądrości myśli, że może oszukać każdego. Mądrość Pana jest głupotą dla ludzi, podobnie jak mądrość ludzi jest głupotą dla Boga. Legalistyczna mądrość spogląda na literę prawa, ale mądrość Boga patrzy na znaczenie. Nie powinieneś nic robić, nie poświęcając czasu na modlitwę, a ten materiał, zawarte w nim znaczenia i objawione prawo. Dopiero po tym powinieneś wykorzystać to, czego się uczysz. Sugerujemy również, abyś podzielił się tym materiałem z innymi ludźmi i omówił mające zastosowanie cechy prawne i duchowe. Zachęcam do tego, abyście przekazywali tą wiedzę, czyli te informacje także innym ludziom. Na tym zakończę temat. Dziękuję za wysłuchanie. Kolejny odcinek z tej serii będzie poświęcony jednolitemu kodeksowi handlowemu. Myślę, że nagram 2, 3, może 4 części na ten temat, żeby przybliżyć znaczenie jednolitego kodeksu handlowego. Na dzisiaj tyle. Myślę, że było interesujące. Wszystkich tych, którzy lubią też inne materiały czytać i studiować, zapraszam na mojego bloga, gdzie od czasu do czasu też wrzucam ciekawe materiały. Link jest w opisie filmu. Dla tych, którzy uważają, że to, co robię, jest pomocne, jest dobre, zapraszam do postawienia mi kawy i ciastka. Wszystko także znajdziecie w opisie pod filmem. No i to by było na tyle. Zapraszam też chętnych do udziału w tak zwanym Gift Legacy. Jest to wspaniały zarobek pasywny, taki dodatkowy, na bardzo fajnej strukturze zorganizowany. Informacji udzielę po kontakcie e-mailowym. E-mail stoi także w opisie lub kontakcie przez Telegram czy Fałki. Wszystkiego dobrego, światła, miłości, harmonii, równowagi, szczęścia. Sława, bracia i siostry.